mi było niezwykle przyjemnie, będąc teraz w Rosji, siedząc spokojnie na sali, gdzie odbywało się losowanie, wiedząc, że polska drużyna jest w pierwszym koszyku. Nie wiem dlaczego, ale dawało mi taką ogromną satysfakcję. Witam z panorama Skybar w hotelu Marriott. Moim gościem jest Tomasz Iwan, dyrektor reprezentacji. Masz swój pierwszy mundial wreszcie. Tak, mam swój pierwszy mundial. Z Koreą było jak było, natomiast do Rosji to chyba pojechałeś jako pierwszy z naszej ekipy. Dokładnie, do Rosji pojechałem jako pierwszy. No taka moja rola, że muszę przecierać te szlaki. W Rosji już byłem 4 razy od tamtego momentu. Czeka mnie pewnie jeszcze co najmniej kilka wyjazdów. Czekaliśmy na to, co wydarzyło się w zeszłym tygodniu, kilka dni temu, czyli losowanie, poznanie przeciwników grupowych, lokalizacji. Ale byłeś rozczarowany, że nie gramy w Soczi? Nie, absolutnie nie byłem rozczarowany, że nie gramy w Soczi. Wręcz przeciwnie, chyba myślę, że z losowania można być bardzo zadowolonym. Uniknęliśmy zmiany stref czasowych. Więc pod względem takim logistycznym, organizacyjnym myślę, że to było dobre losowanie. A tak jak już trochę wsiąkły te wyniki, to co sądzisz o tych naszych rywalach? To jest bardzo trudna grupa. Jak już teraz trochę takie emocje opadły i często, chyba najczęściej można usłyszeć takie słowa jak pułapka, grupa pułapka. Wszyscy to podkreślają, wielu byłych zawodników i faktycznie coś w tym chyba jest. Trzeba być bardzo dobrze przygotowanym. Kolejność rozgrywania spotkań na początek Senegal, Kolumbia i Japonia no nie jest chyba optymalny. Wiemy, że te drużyny afrykańskie przyjadą bardzo dobrze przygotowane fizycznie i nastawione na walkę od pierwszej do ostatniej minuty w tych pierwszych spotkaniach. No ale wiemy to, musimy być na to przygotowani. Gdybyśmy byli w grupie, gdzie my bylibyśmy jedną z dwóch mocnych drużyn i mielibyśmy dwie drużyny słabsze, może taki wariant byłby lepszy, ale to już jest tylko chyba gdybanie. W naszym sztabie szkoleniowym jest kilku trenerów, asystentów, którzy na pewno będą odpowiadali za analizę przeciwników, będą obserwowali ich mecze. Zakładam, że każdy z trenerów, czyli na początek 3 trenerów, których selekcjoner oczywiście wyznaczy, będzie odpowiadał za rozpracowanie każdej z tych 3 drużyn. No ponadto mamy różnego rodzaju materiały, mamy narzędzia, które służą do obserwacji. Możemy obserwować już od teraz każdego z zawodników tych drużyn, bo to jest nie tylko reprezentacja, to jest charakterystyka każdego zawodnika, gra w klubie. Żyjemy w takich czasach, że w poniedziałek możemy mieć na komputerze każdy mecz ligowy, każdego zawodnika z dokładnymi statystykami, z momentami tylko kiedy on posiada piłkę, więc to naprawdę nie stanowi żadnego problemu. Trzeba oczywiście umiejętnie i chcieć korzystać z tych narzędzi. Myślę, że pod tym względem w naszej reprezentacji funkcjonuje to bardzo dobrze. Jak wygląda taki tydzień z życia waszego w kadrze? Poniedziałek, wtorek spływają raporty, w środę przyjeżdża zwykle Adam Nawałka do Warszawy, tak? Tak. Na 3-dniówkę? Zazwyczaj spotykamy się w kilka dni w Warszawie, w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej. Ale macie tam jakiś swój taki gabinet operacyjny? Czy... No, oczywiście, oczywiście. Mamy swoje pomieszczenie, gabinet, gdzie... Monitory? Nie mogę aż tak bardzo wchodzić w szczegóły, natomiast oczywiście mamy odpowiednie warunki stworzone ku temu, by usiąść i móc analizować grę naszych zawodników, przeciwników. Trwa to zazwyczaj kilka dni w ciągu tygodnia, podczas których dosyć intensywnie pracujemy, bo od rana do późnych godzin wieczornych. Po czym oczywiście jest weekend piłkarski, gdzie drużyny grają mecze. Trenerzy rozjeżdżają się w różne strony kraju, świata. Nasi ligowcy, każdy z nich jest obserwowany, na każdym meczu Ekstraklasy jest nasz trener.
A ilu teraz piłkarzy kadra monitoruje polskich? Nie jestem w stanie dokładnie teraz przytoczyć liczby, natomiast całościowo, jeśli chodzi o wszystkich piłkarzy, to jest około 70 zawodników, co zresztą... Czyli dalej, tak? To jest około 70? Tak, to ta liczba się nie zmienia. Często jest tak, że ktoś z tej listy wyskoczy, wypadnie, często mamy kontuzję. Często dziennikarze zadają sobie pytanie, dlaczego trener powołuje tego, a nie innego zawodnika. Często mówi się o jakiejś niespodziance. To tylko może na zewnątrz tak wygląda, to nie są niespodzianki, to jest ciężka praca przez tygodnie, miesiące, obserwacje danych zawodników, rozmowy z trenerami klubowymi. Może jest to zaskoczeniem dla kibiców, dla dziennikarzy, ale zazwyczaj nie jest to żadne zaskoczenie dla nas, dla członków sztabu. Trener Nowałka tak piłkarzy pilnuje odpoczynku, natomiast swój sztab mocno goni do pracy również po nocach. Ty jesteś gdzieś pomiędzy piłkarzami a sztabem, czy ty jesteś pełnoprawnym członkiem sztabu i możesz zarywać noce ze wszystkim? Ja mam chyba najgorzej, bo jestem trochę tu i trochę tu. A Adam Nowałka jest szefem surowym, czy bardzo surowym? Czy może bardzo, bardzo surowym? Jest szefem dobrym. Dlaczego zakładamy, że jest surowy? Po prostu jest bardzo wymagający, ale też wymagający w stosunku do swojej osoby. To daje przykład. To nie jest tak, że jest selekcjonerem surowym, bo... A tobie wolno złapać nadwagę, bo tym najbliższym członkom sztabu nie wolno. Nie, no nikomu nie wolno złapać. W zasadzie to nikogo czeka i tak. No myślę, że to też jest trochę z przymrużeniem oka, ale to też jest... Dobra. Bardzo fajne, że my jako trenerzy czy członkowie sztabu też musimy gdzieś dbać o swoją linię i to nas z kolei też mobilizuje do tego, by bardziej zadbać o siebie. Mało jest na to czasu, jeśli chodzi w kontekście treningu dodatkowego, ale już z kolacją zazwyczaj możemy uważasz, sobie... Tak? Uważać, tak. Tak to wygląda. Więc ta surowość to może jest zbyt wielkie słowo. Wymagający wobec swoich współpracowników, ale też od siebie. Powiedziałeś, że trener jest wymagający, no ale trener też jest lojalny, bo jak była sprawa hotelowa, że tak ją nazwę, i zostałeś w nią jakoś tam zaplątany, to trener chyba jasno dał znać, że jesteś nie do ruszenia. No myślę, że przede wszystkim dał znać dlatego, że faktycznie taki był stan rzeczy. Gdybym był winny albo w czymkolwiek zawinił, to myślę, że trener też byłby pierwszym, który chciałby mnie ukarać. No to były właśnie medialny wstępny osąd, był taki, że... Nie chcę się wypowiadać na temat medialnych osądów. Ta lojalność jest i to działa w dwie strony. I nie tylko w przypadku członek sztabu selekcjoner, ale też zawodnik. Budujemy pewne relacje, budujemy już je któryś rok z rzędu i myślę, że sprawy są postawione jasno, trener jasno stawia sprawy, jest czas na wszystko, ale trzeba wiedzieć kiedy i jak. Kiedy jest praca, oczywiście to jest praca, zazwyczaj jest praca, kiedy można sobie lekko poluzować, to wszyscy o tym wiemy. Bardzo mi było miło i byłem zadowolony, że trener tak postawił sprawę. Właściwie skończyło się to na tym, że nie przyszedłeś na jedną konferencję, na którą zwykle przychodziłeś, tak? A poza tym wszystko szło tak, bez zmian. Ominęła mnie na konferencję. Schowali cię. Żałuję bardzo. Natomiast tak, to była konferencja, w której trener zabrał głos i chyba jasno postawił sprawę. To też jest bardzo ważne, że wiedzą, że w trudnych momentach można na selekcjonera liczyć. Te relacje są bardzo jasne, ale też bardzo uczciwe, co nie chcę powiedzieć, że jest bardzo rzadkie, no ale no jest bardzo cenne, że zawsze możemy usiąść, spojrzeć sobie w oczy i powiedzieć prawdę. A trener wtedy wezwał cię na rozmowę, tak? I powiedział, powiedz mi prawdę. I... My rozmawialiśmy bardzo często, rozmawiamy bardzo często. Myślę, że nie ma dnia, kiedy z trenerem byśmy nie rozmawiali telefonicznie, więc byliśmy na bieżąco w temacie. A to był najtrudniejszy moment eliminacji? Tych ostatnich? To był jeden z trudnych momentów, bo zawsze takie sytuacje kryzysowe się pojawiają. Nigdy nie ma tak, że wszystko idzie jak z płatka.
Natomiast myślę, że to też w kontekście całości był bardzo ważny moment, kiedy wydarzyło się, nie chcę już tego określać, czy to było coś złego, absolutnie wydarzyły się rzeczy, które nie powinny mieć miejsca na reprezentacji, przynajmniej nie powinny ujrzeć światła dziennego, bądź nie w tym czasie. Tak zwane miejsce miało trochę przesilenie, że być może już zbyt długo byliśmy razem. I najważniejsze jest to, jak z takich opresji się wychodzi. Myślę, że wtedy wyszliśmy obronną ręką, zagraliśmy świetne spotkanie, bo to chyba było przed meczem z Rumunią. Z Rumunią, tak, w Bukareszcie. Gdybym ja miał to określać, to z Rumunią chyba zagraliśmy jedno z lepszych spotkań, jakie rozegrała reprezentacja. Myślę, że gdzieś zostało to przez selekcjonera bardzo dobrze obrócone na naszą korzyść. Były kary, które gdzieś zostały spożytkowane dla osoby potrzebujących, więc patrząc teraz z perspektywy czasu, można powiedzieć, że dobrze, że coś takiego się zostało, przytrafiło. Ale ty nie miałeś kary. Pewnie gdybym na nią zasłużył, bym ją miał, ale z racji tego, że nie zasłużyłem, więc żadnej kary nie miałem. Ta drużyna, która pruła do Euro 2016, ona właściwie wystarczyło tylko nie psuć, a tutaj jednak trzeba było trochę kierować tym ruchem, prawda? Ja myślę, że zawsze trzeba kierować ruchem i były to o tyle inne eliminacje, że byliśmy w innym punkcie. Nasza reprezentacja była w innym miejscu niż jest teraz. Przypomnę, że kiedy to zaczęliśmy przygodę i pracę z reprezentacją, byliśmy na 78. miejscu. Jeżeli mielibyśmy się odnosić do rankingu, bo uważam, że my jako Polacy mamy dosyć specyficzne podejście do tego. Jak byliśmy na 78. miejscu, to wszyscy mówili, że ten ranking jest bardzo dobry. Jak byliśmy na 6., to nagle, czy na 5., okazało się, że ten ranking w ogóle nie oddaje. My to my, ale nasi rywale tak mówią. Znaczy, nasi przyjaciele ze świata futbolu. No myślę, że nie dziwię się. Nagle furorę robi drużyna, która przez ostatnie lata była gdzieś postrzegana jako chłopców do bicia. Mi było niezwykle przyjemnie, będąc teraz w Rosji, siedząc spokojnie na sali, gdzie odbywało się losowanie, wiedząc, że polska drużyna jest w pierwszym koszyku. Nie wiem dlaczego, dawało mi taką ogromną satysfakcję. Pewnie też dlatego, że wiem ile ciężkiej pracy w to wszystko włożyliśmy, ile tych nieprzespanych nocy. Oczywiście robimy to dlatego, że sprawia nam to cały czas niesamowitą przyjemność, radość. Mamy to w swoim DNA, chyba każdy, zaczynając od selekcjonera, idąc przez cały sztab. No i tych najważniejszych zawodników przyjeżdżają, żeby zwyciężać, żeby dać swoim kibicom to, co najlepsze. Skończyliśmy eliminację z 5-punktową przewagą i udowodniliśmy, że też w tych momentach, kiedy jesteśmy faworytem, potrafimy sprostać wyzwaniu, co zazwyczaj dla polskiej reprezentacji było ciężkie. Pamiętasz, ile ton sprzętu zawieźliście do Francji? Na pewno było tego trochę, bo to nie tylko sprzęt, który służy do monitoringu, to jest sprzęt, który służy do regeneracji. We Francji z nami była kriokomora. To może ile ciężarówek pamiętasz? Nie pamiętam ile ciężarówek, natomiast sprzętu było naprawdę to wszystko, co jest konieczne. Czyli kriokomora, tak? I co jeszcze było? Kriokomora oczywiście była z nami. Wasza siłownia, prawda? Tak, sprzęty na siłownię, siłownia wyposażona przy boisku treningowym, siłownia doposażona w hotelu. No, i w Soczi będzie tak samo? Tak, myślę, że w Soczi będzie podobnie. To ile? 6 gwiazdek, tak? 7. 7, tak. Tak? Nie, oczywiście żartuję. No myślę, że zawodnicy będą mieli stworzone odpowiednie warunki. A Robert Lewandowski ma jedynkę? Robert Lewandowski ma jedynkę. Ale zastanawiamy się. A ilu piłkarzy ma jedynkę? No to już nie chciałbym za bardzo chodzić w szczegóły. Okay. Ale przecież się dowiedzą. Dowiedzą się w Rosji. Zobaczy, w Rosji. Jest kolega. W Rosji. Nie chciałbym oczywiście, że zawodnicy o tym wiedzą. Myślę, że w przypadku... Często jest tak jeszcze, co jest w ogóle... Chyba to pewnie prezydencki, Słucham? Pewnie prezydencki, co? Czy walczyli z Robert? Staram, myślę, że no jest taka fajna zasada, że każdy z tych zawodników jest równy. Jeżeli
są takie możliwości, to staramy się, by wszyscy byli... Każdy zarządza jedynki. Traktowani, może każdy zarządzać jedynki, myślę, że... Są warunki. A właśnie, to jest... że warunki powinny być, jeszcze dokończę, stworzone odpowiednio. Były przypadki, że zawodnicy byli w pokoju dwuosobowym i nagle pojawiła się możliwość, by ich rozdzielić, stworzyć im bardziej prywatność w pokoju, z czego zrezygnowali, więc też są zawodnicy, którzy chcą być razem w pokoju, którzy wolą taką formę wypoczynku, móc rozmawiania z kolegą. Są tacy, którzy chcą być sami, bo nie wiem, nie chcą, żeby ktoś im chrapał nad uchem. Więc no to wszystko jest brane pod uwagę, to też nie są żadne fanaberie. Za moich czasów, może tak będę wracał za jakiś czas, zazwyczaj były to pokoje dwuosobowe i też żyliśmy w innych czasach. Nie było portali społecznościowych, nie było internetu, w telewizorze 2-3 kanały, więc ten kontakt z kolegą z drużyny no, był rzeczą zupełnie normalną i chcianą. No, teraz też są inne czasy i trzeba to zrozumieć, że zawodnik może chcieć sobie wieczorem poprzez Skype'a czy inne jakieś narzędzie porozmawianie z żoną, z rodziną. W momencie, kiedy jest ktoś drugi w pokoju, może to być trochę krępujące. Więc to jest chyba rzeczą zupełnie normalną. Hotel nie będzie na wyłączność, natomiast na pewno będą mieli zapewnioną prywatność. Zazwyczaj tak dobieramy hotel już na miejscu, by strefy, w których my się poruszamy, przemieszczamy, były zupełnie przeznaczone dla nas. Zazwyczaj jest to jakieś skrzydło bądź piętro całe dedykowane dla nas. Nie ma możliwości, by inni mieszkańcy hotelu byli z nami na piętrze. No to jest też swoboda poruszania się po piętrze. Zawodnicy wracają z treningu, rzucają sobie rzeczy, idą do swojego pokoju, idą do pokoju masażu, często w samych slipkach czy ręczniku, więc to jest rzecz chyba zupełnie normalna i tutaj będzie też podobnie, że ta prywatność będzie zapełniona. Gdyby ci ktoś dzisiaj powiedział powtórka z Euro, czyli ćwierćfinał, to byś się uśmiechnął czy skrzywił? Nawet o tym nie myślałem. Na Euro przeżywaliśmy bardzo miłe chwile, ale no to był taki trochę pierwszy raz. Muszę powiedzieć, że wróciliśmy do kraju bardzo smutni, chyba nie do końca zadowoleni, zwłaszcza jeżeli spojrzymy na okoliczności, w których odpadliśmy z tego turnieju. Więc dla mnie to było takie bardzo kontrastowe nasze przywitanie na Okęciu, gdzie my jeszcze w samolotach siedzieliśmy z zawieszonymi głowami. Nie czuliśmy się jak zwycięzcy. Chociaż przez niektórych tak byliśmy odbierani. Później, po kilku dniach, po jakimś okresie do nas to doszło, że sprawiliśmy no, ogromną frajdę naszym kibicom i daliśmy wiele wspaniałych momentów. Myślę, że podobnie będziemy do tego podchodzili w Rosji. Jedziemy tam, by walczyć o zwycięstwa, by dawać polskim kibicom wiele radości. Każdy mecz dla nas będzie finałem. Wierzę w tą drużynę, wierzę w to, co robimy. Wierzę w tą pracę, którą wykonujemy, bo przynosi ona efekty. Nie jesteśmy faworytami na pewno tych mistrzostw. Przestrzegałbym przed tym, przed stwierdzeniami, bądź hura optymizmem, że jedziemy tam po medal, bo nie jedziemy. Jedziemy tam wykonać swoją pracę najlepiej, jak potrafimy. Najpierw w fazie grupowej. Mam nadzieję, że na tyle dobrze, byśmy z tej grupy wyszli. Co się wydarzy dalej, zależy tylko i wyłącznie od nas.